Państwo, to jest super ważna, istotna, jedna z najbardziej decydujących o przyszłości Polski spraw i jeden z takich momentów w historii Polski, do którego niejednokrotnie będą powracali historycy w przyszłości i nauczyciele w szkołach. Mamy od wielu lat do czynienia z pełzającą zmianą, próbą zmiany ustroju, z pełzającym wprowadzaniem w Polsce dyktatury. I co jak co, dla mnie jako dla historyka, wprowadzenie w miejsce ustroju opartego o instytucje prawne, zastąpienia ich organem administracyjnym, to kojarzy się z latami stalinowskimi, ze słynnymi trójkami orzekającymi, dziś spotykamy się w trójkę, jutro wyrok wykonany. Dziś nie tracimy życia fizycznie, ale wielu ludzi może mieć ograniczoną wolność swoją, korzystanie z praw obywatelskich. I to jest chwila, w której każdy porządny Polak, porządna Polka musi mieć tego typu świadomość i zabrać głos, opowiedzieć się, po której stronie jest. Ta sytuacja z tą ustawą przypomina mi próbę naruszenia poprzez rozbiórkę fundamentu domu. Mieszkamy w domu i oczywiście jako władza, tak jakbyśmy porównali ten dom do państwa, różne zmiany można wprowadzać. Wymieniać okno, gdzieś tam ściany, coś dobudować, taras, balkon i w porządku. Ale nie zmienia się fundamentu, nie atakuje się fundamentu, nie demontuje się fundamentu państwa, bo inaczej to wszystko runie. Cały porządek. Stracimy poczucie bezpieczeństwa, jakiejkolwiek stabilizacji. Już nie mówiąc o ocenie międzynarodowej. A to się dzieje w tej chwili. I tu trzeba twardo powiedzieć nie, nie zgadzamy się. Tak jak nie zgodził się sejmik województwa kujawsko-pomorskiego, który również zabrał głos w imieniu samorządów, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w tej sprawie w tym tygodniu. Takiego przyjęcia takiego stanowiska nakazuje po prostu przyzwoitość. I dzisiaj to jest linia podziału, żeby się nie wstydzić w swoim życiu, po jakiej stronie się było. Bo sumienie ma się jedno i to dopadnie kiedyś każdego. Jestem za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.